10 najlepszych teledysków wszechczasów. Materiał opracowany na podstawie listy Polska Times. David Bowie, Let's Dance. David Bowie to brytyjski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista. Bowie był główną postacią w muzyce popularnej przez ponad 4 dekady i był znany jako innowator, zwłaszcza w latach 70. XX wieku. Zyskał międzynarodową sławę dzięki charakterystycznemu barytonowi, głębi intelektualnej, a także opanowaniu gry na ponad 13 instrumentach. Przeszedł do historii jako jeden z artystów rockowych z największą liczbą sprzedanych albumów w dziejach. W ciągu 52 lat kariery nakład ze sprzedaży wszystkich jego płyt wyniósł 140 milionów egzemplarzy na całym świecie. Zmarł 10 stycznia 2016 roku. Bowie opisywał teledysk do swojego hitu z 1983 roku jako prosty i bezpośredni przekaz opowiadający się przeciwko rasizmowi i opresji. Utwór zawiera również przesłanie dotyczące integracji kultur. Z tego względu stanowi ważny punkt w historii muzycznego wideo. Madonna, Express Yourself. Express Yourself to drugi singiel Madonny z jej 4. albumu studyjnego Like a Prayer. Utwór zajął 2. miejsce notowania Billboard Hot 100 oraz 1. listy przebojów Kanady. Piosenka też była przebojem w Europie oraz Australii i Oceanii, zajmując pozycję w top 5 list w Australii, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Szwecji, we Włoszech i Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych Express Yourself był przebojem dyskotek, uplasował się na szczycie zestawienia Billboard Hot Dance Music Club Play. Wyprzedano ponad 500 tysięcy kopii singla w USA. Express Yourself odcisnął swoje piętno na kulturze masowej. Do przeboju Madonny w swojej twórczości nawiązywały Spice Girls, Christina Aguilera oraz Lady Gaga. Fatboy Slim, Weapon of Choice. Fatboy Slim to brytyjski DJ. Jego pierwszy pseudonim to Norman, którego zaczął używać zamiast imienia Quentin. Nazwa Fatboy Slim pierwszy raz pojawiła się w 1996 roku, pierwotnie używana do określania pobocznego projektu stworzonego na potrzeby wytwórni. Po sukcesach albumów stała się pseudonimem artystycznym. Zasłynął z oryginalnego teledysku z Christopherem Walkenem w roli głównej. Wideo wyreżyserowane przez Spike'a Jonesa otrzymało kilka nagród, w tym 2002 Grammy Award za najlepszy teledysk. Filmem zainspirowało się Kenzo przy reklamie perfum wyemitowanej w 2016 roku. Guns N' Roses – November Rain. Ballada rockowa, utwór składa się z 3 partii solowych gitarzysty Slasha, które wspierane są przez orkiestrę symfoniczną oraz frontmana Axla Rose'a na fortepianie. Wideoklip wyreżyserował Andy Marahan. Film pokazuje Axla Rose'a oraz jego ówczesną dziewczynę, którzy biorą ślub kościelny. Budżet tego teledysku wyniósł ponad 1,5 miliona dolarów, co wtedy było najwyższą kwotą przeznaczoną na realizację wideoklipu. Obecnie zajmuje 21 miejsce na liście najdroższych wideoklipów wszechczasów. Na potrzeby klipu wynajęty został teatr w centrum Los Angeles. Aha, Take Me On. Pierwszy singiel zespołu Take Me On posiada ciekawą historię. Początkowo nagrano zupełnie inną wersję tego utworu i wydano w małym nakładzie. Płyta znalazła 300 nabywców. Postanowiono dać jeszcze jedną szansę zespołowi i ich muzyce. Poprawiona wersja Take Me On zawojowała listy przebojów i sprawiła, że zespół stał się w roku 1985 znany na całym świecie. Piosenka słynie także z nowatorskiego teledysku łączącego w niezwykły sposób film z animacją. Nirvana, Smell Like Teen Spirit.
Singiel amerykańskiego zespołu grunge'owego wydany w 1991 roku na albumie Nevermind. Został napisany przez Kurta Cobaina, Krista Novoselika i Dave'a Grohla. Produkcją zajął się zaś Butch Wing. Charakterystyczne cechy utworu to budowa zwrotka-refren, czteroakordowy riff używany we wstępie oraz w refrenie, a także kontrast między cichymi i spokojnymi zwrotkami, a głośnym, dynamicznym refrenem. Zespół chciał, by teledysk został utrzymany w klimacie punkowym, dlatego też w trakcie przedstawiony w nim szkolny koncert kończy się destrukcją sceny. Są w nim też obecne nawiązania do filmów Over the Edge i Rock and Roll High School, w którym wystąpił zespół Ramones. Nagrania dokonano w Culver City w Kalifornii. Wideo przedstawia zespół grający w sali gimnastycznej, koncert dla uczniów szkoły średniej. Teledysk, podobnie jak sam utwór, został dobrze przyjęty przez krytyków. W grudniu 2019 roku klip osiągnął 1 miliard wyświetleń na platformie YouTube. George Michael, Freedom 90, singiel wydany w 1990 roku przez wytwórnię Columbia Records. Utwór ten został napisany, wyprodukowany i wykonany przez artystę. Końcówka 90 dodana do tytułu znalazła się tam, by zapobiec zbieżności z utworem zespołu Wham, który również nazywa się Freedom. W 1990 roku George Michael był tak znużony rozgłosem, że oświadczył, że nie wystąpi już przed kamerą. W rezultacie nie pojawił się na żadnym teledysku ze swojego nowego albumu. Zamiast tego w teledysku, który wyreżyserował David Fincher, wystąpiła 9 modeli, 5 supermodelek, które pojawiły się na okładce brytyjskiej edycji jednego z pism, a także najlepsi modele. W teledysku przedstawione jest spalenie w ogniu 3 rzeczy, które pojawiły się w teledysku do utworu Fate z 1987 roku, które były symbolicznie jego wizerunkiem: skórzana kurtka, gitara oraz szafa grająca, która wybucha. Każde wyśpiewane słowo Freedom razem z chórkiem w refrenie towarzyszy jeden strzał, którego efektem było spalenie lub eksplozja. Oh yeah. Peter Gabriel, Sledgehammer. Piosenka brytyjskiego muzyka, która została wydana na singlu, a także albumie studyjnym Soul w 1986 roku. Jest to jedyny singiel Petera Gabriela, który osiągnął pozycję 1 na amerykańskiej liście Hot 100. Teledysk w całości wykonany w technice animacji poklatkowej wciąż robi ogromne wrażenie. Warto zaznaczyć, że również tą techniką wykonano ruch ust pod słowa piosenki. Queen, Bohemian Rhapsody, balada rockowa autorstwa Freddiego Mercurego, która często wymieniana jest jako najlepszy utwór w historii muzyki popularnej. Do utworu zrealizowano teledysk, który rozpoczął nowy nurt w historii teledysków muzycznych. Ballada rockowa Bohemian Rhapsody uznawana jest za opus magnum grupy. Mimo tego utwór znalazł się na singlu i okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym, stając się punktem zwrotnym w karierze zespołu. Is this the real life? Is this Jacob? Easy go, little high, little low. Life had just begun. My time has come. Michael Jackson, Thriller, single z 1984 roku z jego albumu o tym samym tytule, wydany przez wytwórnię Epic. Thriller to jedna z najpopularniejszych piosenek Jacksona, również ze względu na swój rewolucyjny teledysk. W 2006 roku został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako teledysk, który odniósł największy sukces, sprzedając się w nakładzie ponad 9 milionów egzemplarzy. Share up,
Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!